Tatku, wiesz, chciałabym sobie coś kupić. A co to takiego, córciu? Samochód. A nie możesz jeździć jedną z pałacowych karoc? To przystoi córce króla. No tak, ale prowadzenie samochodu jest na pewno bardzo przyjemne. Prowadzenie? Jakie prowadzenie? Czy ty chcesz prowadzić samochód? No, chciałabym. No, ja wiem. Muszę zapytać, czy to przystoi córce króla. Na pewno przystoi. Jestem nowoczesną królewną. Chodzę do szkoły, na dyskoteki, mogę też prowadzić auto. No to kup sobie to auto. Ale jest pewien szkopuł. Ono jest drogie. No to ja ci kupię. W końcu jestem królem i stać mnie na kosztowny prezent dla córki. Dostaniesz auto na urodziny. Może być? Ach, tatku, jesteś cudowny. No już, już. A jakie auto chcesz mieć? Lamborghini Gallardo LP564. Załatwione. Masz to jak w banku. Dzień dobry. Witam. Witam pana serdecznie, zapraszam. W czym mogę pomóc? Chciałbym kupić samochód dla córki. Oczywiście. Jaki samochód? Mamy tu klasyczne połączenie estetyki i bezpieczeństwa. Najnowszy model, silnie modulowany zawieszeniem grawitacyjnym, ale także dla osób z werwą. Znakomite połączenie sportowej zrywności i anielskiego komfortu. Nie, nie, wie pan, ja tu mam konkretny model na myśli. A raczej na kartce, bo sobie zapisałem. Ach, tak, znakomicie. Zdecydowany klient, nasz pan. Jakie to auto? Lamborghini Gallardo LP560-4. Tak? Jakie? Nie ma pan? Ach, jasne, jasne, że mam. Pan będzie łaskaw. Oto jest auto. Śliczne, prawda? No tak, bardzo ładne, bardzo ładne. Ile ono kosztuje? I poproszę o cenę w euro, bo właśnie wchodzimy do strefy. To może ja panu napiszę. No, tanie nie jest. Ale jakie ma osiągi. Tak, tak, osiągi. Ale co tam, raz się żyje. Odłożyłem z królewskiej pensji, stać mnie, żeby kupić córce takie auto za 19 tysięcy euro. Ależ nie, auto kosztuje 190 tysięcy euro. Ile? Ano tyle. Przecież to rozbój! Skandal! Straż! Proszę natychmiast obniżyć tę horrendalną cenę! Straż! A, sorry, zapomniałem, że jestem inkognito. Panie Inko, tego tam, niech pan na mnie nie krzyczy, bo to ja wezwę straż. Tyle to auto kosztuje. Ja rozumiem pana wzburzenie, ale bez przesady. Prosi pan o konkretne auto, ja je panu dostarczam, a pan krzyczy na jego cenę. To jest cena ustanowiona przez wolny rynek. Rynek taką cenę dopuszcza. To nikt na mnie nie będzie krzyczał, jaka ta cena ma być. Żebyś się nie zdziwił. Ministrze, natychmiast przygotować edykt królewski, który w trybie natychmiastowym ustala cenę samochodu Lamborghini Gallardo LP560-4 na 18 tysięcy euro. Tak to. I proszę natychmiast wysłać faksem do salonu. Tego tutaj. Co nie można? Jak nie można? Ma być, bo ja tak chcę. Wykonać! Ale ja nie chciałem. Ja chciałem tylko córce kupić prezent. Tak to jest, jak władza komuś uderza do głowy. Nie wolno wykonywać takich ruchów w gospodarce rynkowej, niezależnie od intencji. Ale czemu?
żeby jedna jedyna decyzja takich szkód narobiła? Wolny rynek to miejsce, gdzie kupujący i sprzedający sami dogadują się co do warunków transakcji, w tym także co do cen. Na wolnym rynku działa prawo popytu i podaży, które już znasz. Jeśli ludzie chcą coś kupować, to znaczy, że cena tego produktu jest ok. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest za wysoka. Ale żeby auto kosztowało 190 tysięcy euro? Dopóki ktoś chce tyle za nie zapłacić, tyle może kosztować. Jeśli okaże się, że ludzie nie chcą tego auta kupować, czyli spadnie popyt, producenci i sprzedawcy pewnie obniżą cenę. Ale też nie dziesięciokrotnie. Przecież to oznacza bankructwo. Te auta są drogie, bo dużo kosztuje ich wyprodukowanie, ale także liczy się marka, prestiż itp. Nie ma nic gorszego niż brutalna ingerencja w reguły wolnego rynku. Ale dlaczego wycofali się też inwestorzy z innych branż? Dlaczego zagraniczne banki wycofały swoje kapitały i finansowanie naszych inwestycji? Bo jeśli dziś państwo, czyli król, ni z tego, ni z owego ingeruje w cenę aut, bo chce córce prezent kupić, a przy okazji dopiec sprzedawcy aut, to jakie są gwarancje, że jutro wasza królewska mość nie obniży ceny statku do wartości, ja wiem, pomarańczy? Albo że jednym edyktem nakaże konfiskatę wszystkich aktywów wszystkich banków zagranicznych? Taki jeden niemądry ruch wysyła w świat sygnał. W tym państwie nie ma wolnego rynku. Albo może go nie być jutro. Żaden racjonalny przedsiębiorca nie zaryzykuje działania na rynku, który jest centralnie sterowany przez państwo. Takie eksperymenty prowadziły kraje komunistyczne, regulowały na przykład ceny statków, ale też spinaczy, rajstop, wszystkiego. I co? Prawie wszystkie systemy komunistyczne upadły. Ale czy państwo nie ma prawa w ogóle ingerować w gospodarkę? Ma prawo. Ale to prawo musi być jasno określone. Na przykład państwo ingeruje w wojsko i przemysł zbrojeniowy, w energetykę. Państwo ustala podatki i tak dalej. Ale zasady tych ingerencji muszą być jasne i przewidywalne. Wolny rynek działa w granicach prawa. Ale jeśli ktoś to prawo zmienia od tak sobie, bo córcia ma urodziny, to nic dziwnego, że mamy katastrofę gospodarczą. Ojej, i co zrobić? Cofnąć czas. Takiej wpadki nie da się łatwo odkręcić. Ale jak? Niestety to niewykonalne. Czeka nas długi i żmudny proces przywracania zaufania, że w naszym kraju działa jednak wolny rynek.